Jesteśmy na naszej ulicy w dzielnicy SKZU. Jest to mała uliczka, jak widać niewiele miejsca na chodniki, ponieważ kiedyś była to dzielnica wiejska. Mieszkali tutaj rolnicy, a tutaj jest wejście do naszego domu. Zapraszam was serdecznie, proszę bardzo. Prawie wszystkie domy w San Jose są otoczone dosyć wysokimi murami. Jest to trochę wynik tego, że rzeczywiście często te domy są okradane, więc ludzie się chronią, a z drugiej strony też tworzy to dla nas taką enklawę, ponieważ my mamy, jak można zobaczyć, masę zieleni. Bardzo lubię tą zieleń, to jest taki kawałeczek dżungli w środku miasta. Jesteśmy już przy naszym domu, więc zapraszam do środka. Bezpośrednio z tarasu wchodzi się do salonu, ponieważ w większości mieszkań kostarykańskich nie ma przedpokoju, tak jak u nas w Polsce. Całe mieszkanie ma około 150 metrów kwadratowych. Taki dom w Kostaryce, gdyby ktoś chciał kupić, może kosztować w tej dzielnicy w granicach 200 tysięcy dolarów. Ciekawostką jest to, że w Kostaryce można kupić dom nie będąc Kostarykańczykiem ani rezydentem. Ktokolwiek z Polski, jeśli chciałby się przenieść, to może sobie kupić dom. Potem oczywiście musi załatwić wszystkie formalności, jeśli chodzi o rezydencję czy status jego, ale jest to możliwe. Jeśli chodzi o wynajem, jest duża podaż na rynku i też wynajem zależy od regionu, w jakim się szuka mieszkania. Może kosztować od 250 dolarów w jakiejś takiej dzielnicy mniej popularnej, aż do 5000 dolarów za miesiąc. Wynajęcie takiego domu jak nasz może oscylować w granicach 1000 dolarów za miesiąc. To, co jest interesujące, że nie ma wielkich kosztów dodatkowych, bo prąd i woda, ponieważ nie potrzeba ogrzewania tutaj w żadnym miejscu i koszty nie są takie wysokie. My płacimy tak gdzieś około 70 dolarów, 60-70 dolarów miesięcznie za prąd, a za wodę dużo, dużo mniej.